strony Kołaksan. Dzisiaj zaczynamy nowy odcinek z Urbexu. Jest ze mną Krzysiek, Oskar z kanału Osquer, Kuba z kanału Kuba Pan 10 i Kacper, który kanału również nie ma. I chyba twarzy nie chcę pokazać. Dzisiaj również jesteśmy. Dzisiaj mamy lepszy sprzęt niż na ostatnim odcinku, bo pewnie nie oglądało się wam z tego z jakąś przyjemnością znowu. Właśnie dlatego mamy kamerkę, która nagrywa w 4K. GoPro Hero 5, także mam nadzieję, że dzięki temu oglądać wam się będzie lepiej. Nasze urbexy. Więc na razie cześć. Dobra, mamo debil! Jesteśmy z powrotem. Niestety Oskar, jako że ma świetne poczucie terenu i orientację, postanowił wejść do autobusu 134, nie 2, gdzie było napisane, że jedzie na Żerań. Gdzie było napisane, że jedzie na Żerań. Niestety trasa została zmieniona. Nie, ale nie, bo... Pech! Ale nie, przystanek Żerań dalej jest, tyle że totalnie w drugą stronę. Wiem, ale nie tym autobusem. Trasa zmieniona. Tym autobusem też się da. Dobra, już jesteśmy na placu, tuż pod fabryką domów Świdry. I mamy leciutki problem. Zobaczcie. Pomimo, że teoretycznie na miejscu jesteśmy, non-stop ktoś tam chodzi. Na razie plac prezentuje się tak. I niestety Kacper trochę wystraszył się wchodzenia tutaj. No jednak my raczej nie chcemy się bać. I postaramy się tutaj jakoś wejść. Prezentując wam, co się tutaj znajduje. Nieupoważnionym są zrobione. Woga niebezpieczeństwa. Okej. Tutaj mamy coś takiego. Okej. Ja też trochę. Tak. Ale dwa razy się wzięło. Dokładnie. Dobra, chodźmy. Dlatego jedno życie można zmarnować. Nie wiem, żarty. Co tu widzisz? Ej, na razie czysto? Okej. Mówimy szeptem, żeby jednak nie wydawać sobie, że jakiś krzyk. Uważaj! Chcesz wiedzieć? Tak, to jest ta fabryka. No kurwa. Shit, bro. Jak coś, to bronimy się, że tam nie było tam. O kurde. Wchodzisz? No to tylko sobie wybieramy. O, dla ciebie. O, o. Gdzie zobaczcie? Okej. Ciu, 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 ciu. Mamy tutaj jakiś zadec. Stary.
Ciekawe, że go nie ma. Nie dotykaj ścian. Osób nie ma. Osób nie ma. Kacper czeka. Okej, chyba mogę troszkę głośniej. A to on głośniej. Okej, także Kacper czeka na nas. Na zewnątrz. Troszkę się boję, przyznam. No, kurde, każdy się troszeczkę boi. Jak oglądałem Urbex History, to oni tu gadali normalnie. Nie wiem, może wtedy to nie było zakazane. Wycisz telefon. Oskar miał mieć niewyciszony. Ty miałeś mieć wyciszony. Boże, no po co miałbyś mieć niewyciszony? Okej, czyli co tu jest? Zobacz. Czysto. Kurwa. Ej, się. Tu by się zajebiście grało. Jeszcze tam nie ma. Ej, nagrywaj troszkę coś. Ej, ziome, to jest kurde. Okej, więc niestety jedna osoba nie mogła z nami być. Jest to Adam Postek z kanału Telezakupy Apple, czyli jeden ze współtwórców kanału Mleczaki. Dlatego ten odcinek dedykujemy właśnie mu. Adam, wiedz, że staramy się uczynić ten urbex jak najlepszym i no i trzymaj. Szkoda, że nie udało ci się być z nami, ale następnym razem się uda. Także. Thank you.
Jeszcze te dźwięki, ziomeczki. Serio, za to należy się łapka w górę jak nic. Chodźmy, ej, chodźmy tutaj, chodźmy tu. To już i tak nic nie zmieni, jak idziemy w kierunku wyjścia. Kurde. Dobra, tutaj raczej już wolałbym nie iść. W sensie tam dalej. Znaczy, dobra, tutaj jeszcze możemy. Ale tam mogę tylko najwyżej. Tam mogę najwyżej najechać kamerą. Po pierwsze boję się o swoje zdrowie, a po drugie no wasze, no i sprzętu. Krzysiek. Chyba, że miałbyś rękawiczki. Okej, dobra. Lecimy. Znaczy nie, ja się jakoś super nie boję. Dobra, chodźmy tu, chodźmy tu. Krzysiek, uważaj. Elgo. To jest ciężko. Ej, wydawało się, że to jest mniejsze. A to jednak robi wrażenie. Przestrzeń cała. Dobra.
tak zrobić. Nie musimy tym ciszej. Wychodzimy tym wyjściem, co weszliśmy. Nie, spróbujmy znaleźć jakieś inne. Na przykład. Ale za to graffiti szacun. Tutaj są same graffiti. Nie, więc to tak jakby ludzie tu wchodzą. Ale większość z nich wygląda faktycznie na stare. Jak to? To jest naklejka. A, no faktycznie. No ale i tak szacun ładny. Co obczaiłeś? Co masz w tym? Jezu, co ty robisz? Zostaw to! Piwo zrobisz, stanie. Jezu, to jest nielegalne. Nie. Ty jesteś nieletni. Jesteś nielegalny. Znaczy, no dobra, chmiel ma jednak działanie psychoaktywne dopiero po fermentacji, no ale... Kurde. To jest ładne. Ej, ziomy, to patrz na to. Ej, za to szacun. To jest po prostu piękne. Serio, ludzie. Będziemy mieli na miniaturkę. Ale serio, tutaj niemiłosiernie śmierdzi. Gorzej nawet niż przy szybie windowym. Knurek. Może tak ze mną. Chłopak, za tobą. Robimy selfiaka. No, chodźmy tam. I to takie, ej, lepiej tu nie wchodźmy, koniec końców i tak jesteśmy. To ma sens, nie? Ale jakoś tam można wejść. Czy wy też to słyszeliście? A tu zaraz taki kacper wychodzi. Na pewno się nagrywa. Tak, nagrywa się. Okay. Dobra, bo jeżeli to by się nie nagrało, to serio. Ziomy, znaczy ja bym wszedł, ale kurde, tyle materiału stracone. Kuba, uważaj, proszę cię. Ja bym wszedł. No ja też bym wszedł. Aż mi się przypomniała jedna reklama, nie pamiętam czego. Ale była taka... Ktoś mówił, ja bym wszedł. Bo ja tam nie oglądam. Stój, Tony, ciszej. Normalnie jak na lekcji. Sufit jeszcze. Jeżeli kiedyś pod tym materiałem będzie 1000 łapek w górę, to wchodzimy tam. Ej, tam auto czerwone przejechało. Tam przejechało czerwone. Dobra, lepiej spadajmy. Uważaj, nie dotykaj tego. Nie dotykaj! Nie dotykaj. Ej, tutaj... Tutaj już może być troszkę głośniej, bo... Ups, sorry.
Nie mam zamiaru, że tak to ujmę. No ale kurczę, na początku było takie spina, teraz jest luźniej. A, i zobaczcie. Się spinał. No ja trochę. Dobra, zobaczcie, to jednak nie były sedesy, a fotele. Chociaż być może już to zauważyliście na nagraniu i w komentarzu napiszecie nam, dlaczego my nie jesteśmy głupi, że pomyliśmy sedesy z fotelami, ale uwierzcie mi, da się. Obcy, diabeł, robot, człowiek. Ej, czyli to jest taka kontrola, że obcy kontrolują demony, demony kontrolują maszyny, maszyny kontrolują ludzi. Przemyślane. A gdzie reptilianie? To może tu chodzi o reptilian z tymi obcymi. Widzisz? Okej, więc wracamy tak naprawdę do punktu wyjścia. Krzysiu! Tam! Dobra. Więc szybko zmykajmy. I jeszcze może zdążymy nagrać. Ej, wchodzimy tam, nie? Na dwa kafle łapek tam wchodzimy. Dobra, jeżeli wbijecie 2000 łapek w górę, co jest niemożliwe pod tym kanałem, wchodzimy właśnie tam. A że to jest niemożliwe, to tam nie wejdziemy. Tak, tego. Macie jeden rok. A nie, czyli tak się kanał rozgłośnie, to przypał będzie. Zobaczymy, jeszcze to możemy to na przykład przedłużyć, tam skrócić. Okej. Okay. Ty tutaj też chmiel rośnie. Więcej chmielu. A więc skoro z Almamera wzięliśmy trofeum, tam ta tabliczka, to tutaj trofeum będzie takie. Jezus Maria, ty jesteś nie. No tak. Tutaj już normalnie. Okej, okay, możemy iść do Kacpra w sumie i stamtąd się pożegnać. Jest troszkę pusty, a nie się obejść. No. Nie no, jest odpowiedzialny, wie, że jednak to jest ryzyko. Urbeksy są niesamowitym ryzykiem. No wiem. Dlatego, tak jak w poprzednim miejscu. Tak jak... Nie polecamy, nie róbcie tego w domu. No. Tak, nie róbcie urbeksów w domu. Szczególnie w strzeżonych miejscach. Tak, nie polecamy robić urbeksów. Mieliśmy zdecydowanie taki problem, pojedynkę. Żeby tu wejść, ze wszystkich stron tu próbowaliśmy wyjść. Dokładnie. Próbowaliśmy. Wyszło tylko tutaj. Tak, tamtędy. Wszędzie są tutaj ochroniarze. Wszędzie, tylko nie tutaj. Tylko tutaj udało nam się przejść. I to oczywiście nie jest legal. Tej fabryki udało nam się. Tędy. Szukamy Kacpra, którego znacie pewnie z poprzedniego urbeksu. Tak jest. Jest tutaj. Mamy niesamowite czekaj, nagranie, Kacper. Jest. Wiem, z tamtej strony też. Akurat do Dobra. Mnie dzwoni. Więc możemy na razie... Tutaj się z wami pożegnamy. Serio, czemu dzięki za dzwonisz? Oglądanie. A to Bartek, dobra. Tutaj się z wami dobra, żegnam. Siema. Serio, materiał wyszedł nam wspaniały. Nie Mam zapomnijcie nadzieję, o subie że... i łapce w górę. Bo na możliwe, że jakieś 1000 lub 10 tysięcy subów pokazuje twarz. Czekaj, teraz Pamiętajcie kamera. Pamiętajcie jeszcze. To jest kamera na mnie, ja zdejmuję. Pamiętajcie jeszcze o dzwoneczku, także. No tak, teraz ja zdejmuję twarz. Cztery. Stop.